Jak widzicie, majówka, słońce na zewnątrz, a my razem w zborze po to, żeby dzisiaj porozmawiać, nie tylko posłuchać, ale też porozmawiać o jednym z takich ważnych elementów, którego doświadczamy często w naszym życiu, takiego punktu zwrotnego. Ale oczywiście mówimy o zmianie kierunku naszego życia, o punkcie zwrotnym w kontekście Boga. Boga, który jest Bogiem przełomów, Bogiem zmiany, Bogiem cudów. Dzisiaj zaprosiliśmy do rozmowy, bo będziemy mieli church talk, nie kazanie. Zaprosiliśmy do rozmowy wspaniałych gości. Edytka Duda Olechowska, witamy. Bogdan Bajak, Cezary Duda. I tylko Bogdan Bajak wybił się, jeżeli chodzi o nazwisko, bo tu mamy Duda. Co z tobą? Słyszałem, że jesteś fanem. Ale okej, dobrze, to nie będziemy o tym mówić, bo nie o tym dzisiaj tutaj, nie dzisiaj mowa. Chciałbym zwrócić się do was jakby w kontekście pewnego wydarzenia biblijnego, które na pewną prawdę wskazuje bardzo wskazuje nam na pewną bardzo ważną prawdę dotyczącą Boga. Kiedy czytamy drugą Samuelową, 5 rozdział, 20 wiersz, mamy tam historię świeżego powołania na króla nad Izraelem Dawida. I Dawid, który zostaje królem, wyrusza przeciwko Jerozolimie, żeby ją zdobyć i tam osiąść. Doświadcza czegoś takiego, że w momencie takiego niesamowitego sukcesu, pozytywnych rzeczy, których doświadcza w takim kontekście świeckim, można by było powiedzieć, jakiegoś sukcesu, zostaje królem, musi się zmierzyć z wrogami, z Filistynami, którzy wyruszają przeciwko niemu i całemu Izraelowi. I wtedy stoczył bitwę, dwie bitwy właściwie, z Filistynczykami. I przy pierwszej bitwie stoczył je w takim miejscu, w którym bardzo wyraźnie powiedział tak: Pan przełamał moich nieprzyjaciół przede mną, jak przełamują się wody. Dlatego nazwał to miejsce Baal Perasim. Pan przełomów. O takim Bogu chcemy dzisiaj porozmawiać. I chciałbym zacząć oczywiście od Edytki. Edytka jest liderem, jesteś liderem naszej bardzo ważnej służby, misji Nie Jesteś Sama, która standardowo ma swoje jakieś zasady, którymi się kieruje w funkcjonowaniu, ale właściwie chyba żyjemy wszyscy w naszym zborze ostatnio historią, która w stosunku do tego, czym zajmuje się misja, jest niestandardowa, jest wyjątkowa i naprawdę jakby zachęca nas do tego, by powiedzieć aleluja za każdym razem, kiedy o niej wspominam. Mogłabyś opowiedzieć nam tę historię? Tak. Kiedy zakładaliśmy misję Nie Jesteś Sama, modliliśmy się i modlimy się co sobotę, kiedy się spotykamy, żeby to Bóg prowadził naszą misję. Że my oczywiście wiemy, po co jesteśmy i powstaliśmy po to, żeby pomagać, wspierać, być z kobietami w kryzysowej ciąży. Ale wiedzieliśmy, że ani pierwsze, ani ostatnie słowo nie należy do nas i wiedzieliśmy, że wchodzimy na teren bardzo trudny i skomplikowany i wiedzieliśmy, że na naszych siłach to się nie może udać. Wiedzieliśmy, że to Bóg nas będzie prowadzić i o to go prosimy zawsze, żeby to On nas prowadził, a my, żebyśmy szli za Nim. I wiedzieliśmy, że może będą przypadki, których się nie spodziewamy, może będą trudne, może będą jakieś inne i rzeczywiście pojawiają się czasem wyjątkowe przypadki, bardzo trudne. I taki był ten. Pewnego dnia zgłosili się do nas ludzie oczekujący dziecka, którzy wcale nie myśleli o aborcji, chcieli dziecko urodzić, byli zdecydowani, kochali to dziecko i czekali na to dziecko, ale z racji swojej niepełnosprawności mieli pewne obawy. Oboje są niewidomi. I jako kochający i zapobiegliwi rodzice zwrócili się do nas z prośbą o pomoc, żeby przygotować ich życie, ich mieszkanie, podnieść ich kompetencje, żeby to dziecko miało się jak najlepiej, kiedy się urodzi. I przystąpiliśmy do działania. Mogliśmy powiedzieć, no to nie jest nasz target, tak brzydko mówiąc. Oni chcą urodzić dziecko, nie mają, ale widzieliśmy problem. Widzieliśmy duży problem i z wielkim zaangażowaniem w to weszliśmy i z wielką taką radością i nadzieją, że się uda.
I kiedy zaczęliśmy przygotowania, a nasza misja złożona jest z wielu wolontariuszy, takich stałych, ale też takich ludzi, którzy zapalają się do jakiejś akcji i pomagają z naszego kościoła, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Przystąpiliśmy do remontu mieszkania. Okazało się, że pierwszy przełom był taki, że dziecko urodziło się jako wcześniak, czyli wydawało nam się, że mamy jeszcze parę tygodni długich do rozwiązania. Okazało się, że to dziecko pojawiło się już na świecie. I matka, będąc z dzieckiem, opiekując się tam na miejscu tym wcześniaczkiem, My pracowaliśmy nad tym, żeby to mieszkanie doprowadzić do stanu używalności. Wkroczył też w to MOPS, który tam miał swoje terminy, musieliśmy się dopasować do tych terminów, oni tam zmieniali jakąś elektrykę. No wiecie, jak to jest z tym remontem, to nie jest tak, że sobie planujesz, że w poniedziałek zaczniesz, w środę skończysz. I byliśmy w takim momencie i okazało się, że pewnego dnia ze szpitala dostałam telefon właśnie od matki, że dowiedziała się, że pracownik socjalna stwierdziła, że z racji tego, że oni nie widzą tego dziecka, nie będą mogli wychowywać, że dziecko będzie w rodzinie zastępczej. I to było coś niewyobrażalnego dla nas. Myśmy byli tak zdruzgotani tą wiadomością i nie wyobrażaliśmy sobie, co czują rodzice, jak oni muszą cierpieć, co tu się w ogóle dzieje. W pierwszej chwili nie uwierzyliśmy i mówię, słuchaj, może coś źle zrozumiałaś. To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby kochającym rodzicom odebrać dziecko. Umów się z panią pracownicą, która zdecydowała, że odda tę sprawę do sądu, porozmawiaj z nią. I ona się umówiła i przyszła na to spotkanie, ale ta pani nie stawiła się, po prostu wyszła wcześniej. I ta matka była po prostu taka pomijana, bagatelizowana, nikt jej nie szanował, ona się czuła tam zupełnie bezradna. Twierdziliśmy, że to jest niemożliwe, żeby sąd tak po prostu odebrał dziecko ludziom, którzy kochają to dziecko. I okazało się, że na takim posiedzeniu bez udziału rodziców, bez informowania podjęto decyzję, że to dziecko idzie do rodziny zastępczej, a rodzice mają czasowo odebrane, to się nazywa ograniczenie praw rodzicielskich, czyli nie odebrane prawa, ale ograniczone prawa. Nie wierzyliśmy, co się dzieje. I Panie Boże. Panie Boże, co jest grane? Co tu się dzieje? No i oczywiście postanowiliśmy nie zostawiać tej kobiety i tego ojca dziecka w problemie, tylko powiedzieliśmy im, będziemy walczyć z wami o to dziecko. Wesprzemy we wszystkim, w każdej waszej decyzji, w każdym kroku. Rodzice znaleźli świetną prawniczkę. Napisaliśmy pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich, dostaliśmy prawnika z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich. Remont szedł pełną parą, nasi kochani wolontariusze tam po prostu robili swoje. I po ludzku dziecka nie było w tej rodzinie, po ludzku była sprawa bardzo trudna, ale my robiliśmy swoje. Kończyliśmy nasze prace, szukaliśmy opiekunek, ponieważ sąd w swojej decyzji o tym ograniczeniu praw rodzicielskich powołał się na dwie sprawy, że są niewidomi i musi tam być ktoś, kto widzi w tym domu, więc szukaliśmy i szukamy jeszcze pań, bo wciąż jest ich za mało, opiekunów, którzy widzą. I mówili nam ludzie, to jest sprawa beznadziejna, to jest sprawa trudna, no sąd tak postanowił, miał jakieś powody ku temu. Myśmy się nie chcieli temu poddać, ale Też pojawiały się różne wątpliwości w naszej głowie. Martwiliśmy się, może coś źle robimy, może tak ma być. I wtedy zdarzały się takie cuda, które mówiły nam, idźcie dalej. Zaprosiliśmy do współpracy pana cykliniarza. Tam okazało się, że kiedy zerwaliśmy bardzo zniszczone linoleum, pod linoleum było równie zniszczone taki parkiet. I pan cykliniarz przyszedł, wycenił to. Jak wiemy, to nie są tanie usługi. My wtedy nie dysponowaliśmy taką kwotą, bo to było jeszcze przed akcją Wielki Post, więc każda złotówka była zbierana, szukana, ale umówiliśmy się na pewną kwotę z panem cykliniarzem. Kiedy pan cykliniarz się dowiedział, dla kogo tę podłogę robi, powiedział, nie biorę za to ani grosza, ponieważ ja byłem w domu dziecka, dziecko ma wrócić do domu. Później ich pierwszy cud, chwała Bogu, później poproszono ekipę sprzątającą, żeby po tym remoncie naprawdę solidnie wysprzątała mieszkanie,
bo wierzyliśmy, że dziecko wróci do domu i musi mieć czysto, świeżo i żadnego kurzu nie może być. I firma sprzątająca uwinęła się znakomicie. Kiedy dowiedzieli się, komu sprzątają mieszkanie, powiedzieli, nie bierzemy za to ani grosza, dziecko ma wrócić do domu. Prawniczka powiedziała, robię to dla rodziny. Wszyscy się angażowali na 100%. Teraz tak sobie myślę, pewnie przeoczyłam inne różne cuda, ale zostały przewiezione meble z miejsca na miejsce. Znaleźliśmy te meble. Także mieszkanie jest wysprzątane, stoją nowe meble, dziecko ma full wypas, jak to się mówi w pokoiku, niczego mu nie brakuje, ma ubrania. Bardzo dużo ludzi się w to zaangażowało i cały czas czekaliśmy, co się wydarzy. I tutaj chciałabym powiedzieć, że chrześcijanie mają takie powiedzenie, że jak coś robimy z Bogiem, to się Bóg pod tym podpisze. Że jak my coś dobrze robimy, to się Bóg pod tym podpisze. I wiecie co, ja zmieniłam myślenie o tym powiedzeniu. To Bóg pisze, to Bóg wytycza drogę, a my się mamy pod tym podpisać. I tak czuliśmy się w całym tym procesie, że szliśmy krok za Bogiem, szliśmy w dobrym kierunku, bo widzieliśmy, co jest przed nami i na każda nasza wątpliwość od razu była konfrontowana jakby z rzeczywistością. I przeżywaliśmy tych cudów bardzo dużo w trakcie tego procesu. Dzisiaj jest 2 maja. Od 4 dni córka jest w domu z rodzicami. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Kiedy kurator zbadał sprawę, zbadał sytuację rodziny, ich stan mieszkania, stan opiekunek, które są widzące i są gotowe pomóc tej rodzinie, wydał nakaz o natychmiastowe wydanie dziecka rodzicom biologicznym i chwała Bogu. I to jest cud. I to cud złożony z wielu cudów. Super, to bardzo piękna historia. Brawo, brawo, brawo. Brawo, naprawdę. To jest na chwałę Bożą. Rzeczywiście Bóg się do tego przyznawał. Kiedy rozmawialiśmy o tej historii, przygotowując się do tej rozmowy tutaj, powiedziałaś coś takiego, co dla mnie było jakby takim ważnym elementem w pewnym uczeniu się Pana Boga w działaniu. Jeśli chcesz zobaczyć cuda, idź tam, gdzie sytuacja jest beznadziejna, a Twój Bóg mówi Ci wtedy, ja jestem wszechmogący. Znaczy, my bardzo często czekamy na to, że Bóg najpierw zrobi cud i my wtedy wejdziemy. A Ty powiedziałaś też o tym jakby z tej perspektywy. Jeśli wierzysz w Boga Wszechmogącego, to idź w te sytuacje, nawet beznadziejne, do których On Ci mówi idź i wtedy się Bóg objawia z całą swoją mocą. Ja myślę, że to jest nasze powołanie. To jest nasze powołanie, żeby iść w miejsca, gdzie jest beznadzieja, gdzie brakuje wiary, gdzie brakuje sił. I my tam możemy zanieść Tego, który może wszystko. Amen. Tak, wiesz, liczę te minuty, wiesz, bo ja liczę te minuty. Mija nam parę sekund, więc spokojnie możesz jeszcze coś dodać od siebie, co byś chciała do tej historii dodać jako coś takiego ważnego, patrząc z perspektywy jednak tego czasu, no, tego całego procesu. Czy jest coś takiego, co byś chciała też jeszcze nam zostawić jako pewien rodzaj, nie wiem, takiej prawdy duchowego życia, coś takiego, co by było podsumowaniem też tej historii. To jak mogę, to powiem 2 rzeczy. Prawda duchowego życia i coś bardzo praktycznego. Co najpierw? Coś praktycznego? Dobrze, to zacznę od praktycznej rzeczy, a skończę na duchowej prawdzie, ponieważ też mam taką refleksję. Praktyczna rzecz to taka, że ruszamy ze zbiórką, bo musimy ufundować pensję dla pani opiekunek. Znamy stawkę najniższą, krajową. Proszę to sobie pomnożyć za 24 godziny na dobę, bo taki jest wymóg sądu, żeby tam ktoś 24 na dobę był oczami tych rodziców. Pomnożyć sobie to razy 7, razy 30 i razy 12 miesięcy, bo to jest nasz pierwszy cel. Zbiórka ruszy i wierzymy, że to będzie kolejny cud. I to jest praktyczna rzecz. Dziękuję, że mogłam to powiedzieć. A druga, miałam taką refleksję, jak o tym myślę. Przypomniała mi się takie zdarzenie, kiedy Jezus szedł przez Jerycho i był tłum ludzi wokół Niego. I On popatrzył w górę i zobaczył Zacheusza na drzewie. I znamy tę historię dalej. I chyba nasza misja taka jest, że nie patrzymy na tłumy, tylko patrząc w górę widzimy człowieka. I myślę, że chyba tak powinniśmy podchodzić do
do pomocy potrzebującemu, czyli patrzeć w górę i zobaczyć po drodze człowieka. Dziękuję. Dziękuję, Edytko. Dziękujemy bardzo za twoją wypowiedź. Ja myślę, że to, co powiedziałaś też na koniec o tym, żeby dostrzegać tych indywidualnych ludzi i ich potrzeby, jest bardzo ważne, bo my bardzo często w kościołach myślimy o tym, że sukcesem jest docieranie do tłumów, ale właściwie naszym celem jest każdy poszczególny człowiek. Bardzo ci dziękuję za tą wypowiedź. Chciałbym poprosić Bogdana, żeby nam trochę powiedział o sobie i o takim przełomowym momencie w jego życiu. Mamy tak ze sobą jakoś splątane trochę życie, że tak się śmieję, że co się dzieje w moim życiu, to się dzieje w Bogdana życiu, co się dzieje w Bogdana życiu, dzieje się w moim życiu. Ja miałem swój udar, a ty miałeś swoją chorobę dokładnie w tym samym czasie. Więc jakbyś mógł powiedzieć o tym przełomowym momencie i o skutkach niego w swoim życiu, to będziemy wdzięczni. Ten przełomowy moment troszkę wcześniej się zaczyna, bo 30 lat wcześniej, tak? Jako młody chłopiec, 23 lata, rozpocząłem pracę w takiej amerykańskiej firmie na bardzo niskim stanowisku, bardzo takim podrzędnym. No i to był taki moment, kiedy to była pierwsza moja praca w korporacji. 23 lata. No i ta historia trwała przez 30 lat. Różne korporacje po drodze, różne firmy, ale generalnie ta historia trwała 30 lat. I to, o czym ty mówisz, to jest jakby koniec tej historii, a początek moich przełomów, tak? Bo ta historia się kończy na łóżku na Ojomie, kiedy... Moja żona, moje dzieci i moja matka żegnają się ze mną. No i to jest taki moment, kiedy wszystko się kończy. Bóg z tej choroby, z której nie powinienem wyjść, wyprowadza mnie po tygodniu. No i ja zaczynam zmieniać swoje życie, tak? Przez te 30 lat człowiek chodził troszkę taki zadymiony, zaczadzony w tej korporacji, no różne, wiecie, targety, plany, ludzie, zespoły, cele, no wszystko się dzieje, wiecie. Przypominam, że to jest historia moja, także ona nie musi dotyczyć nikogokolwiek na tej sali, kto pracuje w korporacji. Natomiast moje życie zaczyna się zmieniać do tego momentu, kiedy ja, jeżdżąc swoim pięknym, służbowym, strasznie drogim samochodem do pracy, zaczynam się modlić codziennie: Boże, zmień moje życie, bo to, co robię, jest nieistotne. Chciałbym robić rzeczy istotne, ważne. A dziś się czuję jak, przepraszam, może kogoś to urazi, a dziś się czuję jak kelner na balu wariatów. Z wielkim budżetem, często wielomilionowym, ale ciągle się czuję czuję się na balu wariatów. No i zacząłem rzeczywiście trochę to życie zmieniać, zastanawiać się, modlić się. No, siłą rzeczy wypadłem też z obiegu, z kontaktów, ze znajomości. Przestałem być troszkę dostrzegany w środowisku, tak? Bo już nie byłem tym jednym z nas, jednym z nich, jednym, który potrafi, może, coś chce, jest gotów na różne ustępstwa, jest gotów złamać zasady. Przestałem być zaczadzonym. Zacząłem się modlić, zacząłem szukać drogi i zdarzył się drugi cud, drugi przełom. Bardzo podobny, znowu wypadek. Wypadek zupełnie nieistotny, bo właściwie powinienem bardzo szybko wrócić do zdrowia. Nagle się okazało, że moja firma zupełnie dziwnie się zachowała. Do tego stopnia, że ja zacząłem sobie zadawać pytanie, leżąc w domu spokojnie po bardzo drobnej operacji, modląc się. Tak się zdarzyło, że moja żona była bardzo zajęta, więc praktycznie przez 3 tygodnie byłem sam w domu, od rana prawie do wieczora. Więc modliłem się i pościłem, co dalej. No i po prostu w którymś momencie usłyszałem taki wewnętrzny głos. Nie słyszałem głosu z zewnątrz, także spokojnie, ale usłyszałem wewnętrzny głos. Czy ty w ogóle chcesz tam wracać? I musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie: nie.
I od tego momentu zaczęły się dziwne rzeczy. Telefony, spotkania, wizyty osób, o których bym się nie spodziewał, na kawę, na herbatę. Jakby ta cała sytuacja doprowadziła mnie do tego, że ja zrozumiałem, że muszę zostawić dotychczasowe swoje życie, a zająć się rzeczami, które są ważne, które są potrzebne komuś. Oczywiście w głowie miałem bardzo dużo pomysłów, chociażby taki pomysł, że oczywiście otworzyć jakieś biznesy w e-commerce, tak, połączone z charytatywnością. Tu bardzo wspiera mnie wspierał mnie mój przyjaciel z naszego kościoła, który to uwierzył. I gdyby nie on, pewnie bym się nie zdecydował. Natomiast bardzo często też zadają mi ludzie pytanie, czy żałuję. Więc ja odpowiadam wszystkim, nie, nie żałuję. Czy się boję? Bardzo. Nigdy nie żałowałem. I tak słuchałem trochę Edyty, która też miała takie dwie bardzo ciekawe refleksje. I mi z tej historii też jakby na zakończenie tej historii przychodzą do głowy dwie refleksje. Pierwsza refleksja jest taka, żeby przez, jeśli to jest możliwe, dbać o relacje rodzinne i dobry kościół mieć. Bo i tu była pomoc. Było wsparcie, byli fajni ludzie, no oczywiście rodzina to ma inne funkcje. A druga refleksja jest taka, że rozglądać się za Bogiem. On otwiera różne drzwi w różnych miejscach, on odzywa się w dziwny sposób, w dziwnych momentach. Na przykład dla mnie, kiedy już byłem w takim, no po decyzji o zostawieniu korporacji, kiedy żyłem za 1/6 swoich dotychczasowych dochodów, kiedy straciłem samochody służbowe, laptopy, komórki, musiałem się uczyć na nowo chodzić, żyć, budzić się o 7 rano. Bo wiecie, korporacja organizuje wszystko, tak? Czas wolny, wyjazdy, wakacje bardzo często, wszystkie zabawki daje, srebrne albo złote łańcuszki na rękę, no zależy gdzie kto jest w strukturach. A ja się musiałem nauczyć żyć na nowo, motywować się na nowo, tak? Musiałem wstać o 7 czy o 9 rano, nie do pracy, po prostu, żeby zająć się różnymi innymi rzeczami ważnymi. No i nauczyłem się czegoś takiego, że ja muszę się rozglądać za Bogiem, bo Bóg otwiera w różnych miejscach drzwi, ale musi się rozglądać. I kiedy byłem w dużej depresji, bo naprawdę już wszystko mi się waliło, musiałem się uczyć na nowo rzeczy, na których się nie znałem. Przyszedłem tu do kościoła i nagle słyszę kazanie o Jerycho. Że jest Jerycho, ale ty musisz zejść do depresji, bo Jerycho jest w depresji. I ty musisz zejść do depresji, żeby pokonać to Jerycho. Żeby zburzyć to Jerycho. Dalej masz ziemię obiecaną, ale jeszcze między Jerychem a ziemią obiecaną jest Jordan, co też wcale nie jest bezpiecznym przejściem, niekoniecznie wygodnym i niekoniecznie przyjemnym. Zwykła niedziela, zwykłe kazanie. Człowiek, który pewnie nawet nie wie, jak bardzo zmienił moje życie. Więc takie momenty, takie sytuacje nauczyły mnie, rozglądaj się za Bogiem, On w różnych miejscach otwiera różne drzwi, posyła różnych ludzi, albo oni wykonują różne telefony. No tyle, przepraszam za emocje, ale to ciągle żywe. Bogdan, ja dziękuję za te emocje. Dzięki, dzięki. Piękna historia. Wspaniała. Życzę ci, żeby ta przygoda, która widać, że się rozwija, na naszych oczach się rozwija, żeby ona się rozwijała w taki sposób, który i ciebie zaskoczy, nas wszystkich zaskoczy. Ale ciągle mnie zaskakuje, bo ja się codziennie muszę uczyć nowych rzeczy. I to najczęściej się uczy od młodszych od siebie ludzi. To mnie bardzo uczy mnie pokory. Generalnie uczy pokory, bo nie dalej jak przedwczoraj nauczyłem się, że jestem w jednej bardzo ważnej rzeczy, bardzo niewarty, nic niewartym człowiekiem, który się musi bardzo jeszcze wiele nauczyć. Także codziennie się jeszcze uczę. Wszyscy jesteśmy w procesie. Dzięki. Dzięki jeszcze raz. Dziękujemy ci, Bogdan. Bóg cudów, Bóg nowej szansy. Cezary, ty masz historię, która też właściwie jest związana chyba z całym rokiem przełomów, różnych sytuacji trudnych w twoim życiu. Zostawiłem ciebie na koniec, bo wydaje mi się, że twoja historia będzie też takim, każda z tych historii jest pięknym wstępem do modlitwy, ale myślę, że twoja historia jest też taką zachętą, żeby zaufać Bogu, że Bóg jest Bogiem cudów. Tak, jak słuchałem tych waszych świadectw, to z każdego tam mógłbym coś wziąć, co przeżyłem. I ten ostatni rok był rzeczywiście wyjątkowy. Obfitował w dużo różnych zdarzeń.
trudnych zdarzeń. Miałem mnóstwo doświadczeń. Przez moje 53 lata, które Pan Bóg mi darował, no, nie miałem nigdy poważniejszego kontaktu ze służbą zdrowia. Nie miałem żadnych poważnych zabiegów. Tak Pan Bóg dał mi tę łaskę, że miałem i dobrą kondycję, i dobre zdrowie, więc się tym cieszyłem. No, ale to tak jak Kochanowski powiedział, szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak osmakujesz, aż się zepsujesz. No i to zdrowie się zaczęło psuć. Ale Pan Bóg już mnie do tego przygotował, ponieważ zdawałem sobie sprawę z tego, że no, wiecznie żyć nie będziemy i że to nasze życie w tym ciele jest tylko przejściem, prawda? Jest etapem i że to jest ten nasz tymczasowy namiot, tylko namiot na ten czas ziemskiej pielgrzymki. Więc ta myśl dawała mi otuchy. Zaczęło się od tego, że miałem w styczniu dwie operacje, miałem zaćmę i pomimo tego, że trudna, niebezpieczna też ta operacja, to zawsze jest ryzyko, to oczy w końcu, jednak dzisiaj medycyna doszła do takiego momentu, że to nie jest problem i mało tego, że miałem usuniętą zaćmę, która była wielką przeszkodą w moim dobrym widzeniu, to jeszcze dodatkowo miałem szansę poprawić sobie wzrok. Także, o, tak jak tutaj na tym zdjęciu mam jeszcze okulary, tak dzisiaj nie potrzebuję i za chwilę nawet będę czytał małe literki z Biblii. Jestem Bogu za to bardzo wdzięczny. Więc o ile wtedy miałem te dwa zabiegi i Pan Bóg mnie przez to przeprowadził, to był taki dopiero wstęp. Potem przyszło doświadczenie, które wszyscy odczuwamy do dzisiaj, czyli pandemia przyszła, bo to zaraz był marzec, te ograniczenia wszystkie, ale dzięki Bożej łasce udało nam się z żoną wyjechać w nasze ukochane góry na przełomie lipca i sierpnia. Dorwaliśmy się jak szczerbaty do sucharów, jak to się mówi. Na 10 dni wykupiliśmy sobie pensjonat w górach i już się cieszyliśmy, że będziemy tam codziennie chodzić, że będą intensywne wycieczki w wysokie góry. Bardzo to lubimy. Jednak okazało się, że Pan Bóg miał trochę inne plany. Trzeciego dnia, nie wiedzieć czemu, zaczął mnie boleć Achilles w moich rozchodzonych przecież butach. Okazało się, że mam zapalenie ścięgna i zostałem wykluczony. Niestety w grze została tylko moja żona, sobie pozwalała na jakieś tam wycieczki, nie za długie. A mnie pozostały krótkie jakieś właśnie spacery, no i jazda rowerem elektrycznym, żeby się nie przesilać. Urlop się szybko skończył i zajechaliśmy jeszcze do naszych teściów do Cieszyna. I w sobotę pamiętam, zadzwoniła do mnie siostra i powiedziała mi, że ma raka. I to było trudne doświadczenie. To była sobota wieczór. Słuchajcie, modliłem się o siostrę i zostawiłem to Bogu. Modliłem się o Boży pokój dla nas wszystkich. Obudziłem się rano w niedzielę z jakimś dziwnym bólem w obrębie jamy brzusznej, bliżej nieokreślony. Nasilał się, nie chciał przejść, był bardzo intensywny. Teściowa zadzwoniła do znajomego lekarza, żeby się skonsultować, no bo dzisiaj wiecie, no kontakt z służbą zdrowia jest utrudniony i trzeba dobrze przemyśleć, co dalej, więc powiedział, żebym wziął NOSPE i dwie polopiryny, pyralginy. Jeśli po 2 godzinach nie przejdzie, to na SOR jechać. Jak powiedział, tak zrobiliśmy i o dziwo, po tych 2 godzinach ten ból mi przeszedł i to tak wyraźnie. Owszem, tam coś zostało, jeszcze takie coś tam pobolewało, ale to już nie było to. Zdecydowanie odpuściło i tak kończył mi się urlop. W środę poszedłem rano do pracy jeszcze z takim bólem, ale już z myślą, że jednak się zwolnię i pójdę do lekarza od razu. Lekarz teleporada o godzinie 12, no i diagnoza, że to jest
kamica nerkowa. Po czym na koniec pytanie, kiedy miałem ostatnio USG jamy brzusznej? Mówię, nigdy. W tym momencie zapytałem, bo wiedziałem, że nie ma szans na USG, więc zapytałem, czy prywatnie mogę gdzieś to załatwić. No więc poleciła mi pani prywatnie, zamówiłem sobie wizytę i USG jeszcze tego samego wieczora byłem jako ostatni pacjent. I ta lekarka, ta młoda lekarka tak mnie badała i tak widzę, że taka cisza i ona tam coś jeszcze sprawdza. Mówię, no sobie myślę, no nieciekawie. I ona w końcu mówi, wie pan co, ale ja tu widzę tętniaka aorty brzusznej. Oczywiście tak siedziałem, nie wiedziałem co o tym myśleć. Czy pan mnie słyszy? Ja mówię, tak, ja panią słyszę. Tylko ja nie wiem co o tym myśleć. To jest jakieś abstrakcyjne. I ona mówi, ja pana tak nie mogę zostawić. Mówi, teraz ja muszę, ja powinnam tak naprawdę wezwać karetkę. Wie pan tylko, że to się zejdzie, to jest czas. I zaczęła się mnie wypytywać, jak ja tu przyjechałem, więc powiedziałem, że przyjechałem swoim autem. Ale dobrze się czułem. Więc ona mówi, wie pan co, ja mam pomysł, bo ja pracuję w szpitalu bielańskim i właśnie tam mieszkam. Mówię, i może by pan jakoś tam dojechał, byłoby szybciej. Ja mam znajomego lekarza, sprawdzimy i od razu jakby co, to wtedy już będzie pan w szpitalu. No oczywiście, mówię, no super. A ona mówi, ale wie pan co, a czy ja mogłabym z panem pojechać? Ja mówię, no oczywiście, jeśli się pani nie boi, postaram się jechać wolno. I zaryzykowała, ze względu na mnie zaryzykowała, pojechała szybko ze mną, żeśmy się tam szybko znaleźli. Oczywiście diagnoza się potwierdziła od razu na wózek i na SOR, ale mało tego, ona dopilnowała jeszcze, żebym szybko się na ten SOR na oddział dostał. Widziała mnie tam z tej poczekalni. Słuchajcie, po prostu Pan Bóg dał mi anioła, naprawdę. Ta kobieta się mną zatroszczyła jak anioł. Szybko znalazłem się na oddziale i już przed północą miałem zrobiony tomograf. Czekałem tam już, leżąc na łóżku pod kroplówką, czekałem na tomograf. Tomograf to potwierdził. Lekarz o drugiej w nocy przyszedł i powiedział właśnie, że mam tętniaka rozwarstwiającego. Poważna sprawa. Ale to wszystko było cały czas, słuchajcie, gdzieś koło mnie. Nie docierało to do mnie, że to się dzieje naprawdę, że to dotyczy mnie. I na tym oddziale, słuchajcie, sam, już nad ranem, marzyłem tylko, żeby ktoś przyszedł, mnie pocieszył. Wiecie, Pan Bóg się zatroszczył. Wylądowałem w szpitalu, gdzie pracuje nasz kochany brat Krzysiu Szewczyk, którego zresztą chyba dzisiaj widzę. Krzysiu, dziękuję ci, kochany. Przyszedł do mnie z samego rana, a ja się po prostu, słuchajcie, popłakałem. Bo w tej całej sytuacji to było tak, jakby sam Pan Bóg do mnie przyszedł. Byłem bardzo Bogu za to wdzięczny. I potem na tym oddziale też już szybko wszystko poszło. Na oddziale chirurgii naczyniowej wylądowałem jeszcze tego samego dnia po południu. Dowiedziałem się, że jest planowana operacja. Albo będę miał wszczepione stenty przez tętnice udowe. Jeśli zdołają sprowadzić właśnie te stenty, bo to takie specjalne, wyściełane, albo we wtorek wtedy dopiero, to był czwartek, dopiero we wtorek tradycyjnie będą mnie kroić i tam wszczepią wtedy tą protezę. Udało się, na szczęście, już następnego dnia byłem operowany. Były te stenty sprowadzone, także w miarę łagodnie, jak na taką przypadłość. Już byłem po operacji, obudziłem się na sali pooperacyjnej i taką wdzięczność odczułem, tak się czułem Bogą, mówię, nic mnie nie boli, żyję. Byłem szczęśliwy i byłem Bogu wdzięczny. Słuchajcie, i niestety to jeszcze nie był koniec mojej przygody, bo następnego dnia, już było całkiem nieźle, pękła mi tętnica udowa. Gdzieś tu puściło coś, krwotok miałem potężny i miałem też potworne szczęście, słuchajcie, bo gdyby to się zdarzyło
poza salą, w jakimś dniu, takim gdzieś jak w niedzielę, nie byłoby zespołu operacyjnego, to w najlepszym przypadku straciłbym nogę, bo jakby tamowali krwotok, to mógłbym nogę stracić, więc może bym w najlepszym przypadku przeżył bez nogi. A mógłbym też po prostu nie żyć. Na szczęście w ciągu mniej niż pół godziny wylądowałem na stole operacyjnym i się wszystko udało. I następnego dnia znowu budzę się na tej sali pooperacyjnej, to była niedziela. I, taka znowu błogość i radość. Mówię, Boże, żyję, nic mnie nie boli. I słuchajcie, niedziela, godzina 10:00, Pan Bóg dał nam takie błogosławieństwo w tej pandemii, że jeszcze się możemy kontaktować. Mamy smartfony, możemy dzwonić, możemy otrzymywać wiadomości od bliskich i słuchać nabożeństwa między innymi. I tak leżałem, taki bezradny, włączyłem właśnie sobie to nabożeństwo i słuchałem uwielbienia. I łzy mi, słuchajcie, same mi leciały i Bogu dziękowałem. Czułem się jak w niebie. Mówię, Boże, i pomyślałem sobie właśnie to, że tylu ludzi się o mnie modli i mnie wspiera i ja to autentycznie czuję. I z tego miejsca chciałem wam wszystkim podziękować, bo czułem wasze wsparcie. Bóg w tym wszystkim zawsze był ze mną. I potem, kiedy już wyszedłem na tą salę, zostałem wywieziony tam do tych mężczyzn, z którymi przebywałem. Starsi panowie, jeden miał 80, drugi 83 lata, schorowani. Jeden z problemami tam właśnie krążeniowymi czekał na poważną operację, ale był strasznie, słuchajcie, związany głodem nikotynowym. On majaczył gdzieś przez sen. Mówił, kochanieńka, kupisz mi papierosy. Słuchajcie, on przez sen majaczył. To było coś strasznego. Tak mi było żal tego człowieka. Drugi był po amputacji nogi. Miał odjętą nogę, 83 lata. I słuchajcie, ja taką wdzięczność odczuwałem. Mówię, Boże, oni są tutaj sami. Mówię, a ja mam Ciebie. Mówię, Ty jesteś ze mną. Ja mówię, i pomyślałem, nie jest to przypadek, że ja tu jestem. I zacząłem się modlić o tych mężczyzn. Potem rozmawiałem z nimi, mówiłem im o Bogu. Właśnie mówiłem o tym, że Bóg da nam nowe ciała. Że to, co w tej chwili tutaj, to taki namiot, który się podrze, zniszczy, ale Pan Bóg ma dla nas coś dużo lepszego. Że to jest tylko na chwilę. I Bogu dziękowałem, że jestem tu przydatny, że mogę coś zrobić w tej bezradności. Wiecie, a jeszcze wcześniej, przed operacjami, zapomniałem, że doszedłem do tego momentu, kiedy zadałem Bogu pytanie, Panie Boże, czy to już? Zanim te operacje, bo się już rozpędziłem, mówię, po pracy, ale był ten moment, ta ściana. Panie Boże, czy to już wszystko? Czy ja już więcej w życiu nie zrobię? Mówię, przecież tak niewiele jeszcze zrobiłem, a jeszcze tyle zostało. I właśnie Pan Bóg mi pokazał właśnie tutaj tych mężczyzn. Zacząłem się o nich modlić. Też dziękować temu personelowi, widząc te ograniczenia, tą biedę, bo ta nasza służba zdrowia jest biedna i ci ludzie są przemęczeni. I Bóg mi dał taką łaskę, że zacząłem im dziękować, dostrzegać to, co mogą dla mnie zrobić. I słuchajcie, to wszystko wracało. Nawet ta taka zmęczona, złośliwa pielęgniarka, jak powiedziałem, że naprawdę doceniam to, co robi, i że się za nią modlę, słuchajcie, zmieniła się diametralnie. Po prostu jej nie poznawałem. I te nawet te panie, które roznosiły posiłki, mówię, wie pani co? Mówi, chyba pani sama nawet nie zdaje sprawy, jak ważną rolę pani tutaj odgrywa. Mówię, czasami większą niż lekarz. Bo to były kobiety, które z uśmiechem przyszły, jakieś danie podały. Taka była namiastka domu. I słuchajcie, te kobiety, jednej i drugiej mówiłem, One płakały, mówi, już Pan nie mówi, bo się popłacze. Ja też autentycznie miałem łzy w oczach. I to wracało. Dziękowałem lekarzom. Pan Bóg dał mi tę łaskę, że dostrzegałem to wszystko, co Bóg dla mnie robi. I to, że dzisiaj ja mógłbym nie żyć, słuchajcie, że Pan Bóg dał ludziom mądrość. Przecież dzisiaj byłbym niewidomy może, już bym nie widział przez tą zaćmę. 100 lat temu na pewno nie miałbym szans. Byłbym już niewidomym człowiekiem. A po tej operacji może bym jej w ogóle nie przeżył, nawet by do niej nie doszło, bym się nie dowiedział. Umarłbym tam może w górach. Ale Pan Bóg po 3 dniach zaciągnął mi, tak sobie pomyślałem, ten hamulec ręczny. Chłopie, starczy, już nigdzie nie idź, tu się oszczędzaj. Poważna sprawa cię czeka. Tak to dzisiaj widzę.
mam wiele myśli, wiele wdzięczności, a czasu już nie mam i po prostu nie wiem, czym się podzielić. Chciałem zacytować, no bo mam wielką wdzięczność. Mam wielką wdzięczność. Proszę, zacytuj. Jest ten fragment, który mówi, widzicie do Koryntian, słuchajcie, muszę to powiedzieć. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jako Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. I to jest to właśnie, że ja będąc w tej trudnej sytuacji w szpitalu byłem w stanie pocieszać innych i Bóg mi dał tę łaskę, że nie skupiałem się na swoich ograniczeniach, na swoim bólu, ale tak jak dalej Paweł też w drugim liście do Koryntian w 12 rozdziale pisze o tych ograniczeniach. I mówił tam o tej chorobie. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by zabrał tego anioła szatana, czyli tą chorobę, zabrał ode mnie, ale mi odpowiedział, wystarczy ci moja łaska, w słabości doskonali się moc. I tak to za mną chodzi właśnie, że dochodzimy w naszym życiu do takiego momentu czasami, tak jak ja w tym szpitalu, że nie możesz nic. Ja mówię, ja nie mogłem nic, ja mogłem się tylko na Boga zdać, jestem bezradny, a my po ludzku kombinujemy, gdzie pójść, do jakiego lekarza. Ten przecież może być lepszy, gorszy, chcemy przecież tego najlepszego, tego najbardziej kompetentnego. A tutaj nie masz wyboru. Ja mówię sobie, Boże, Ty możesz nawet niedouczonego lekarza użyć. Przecież ja nie mam przecież wyboru w tym momencie. I tak w milczeniu mogłem się tylko zdać na Boga. I słuchajcie, to jest, jeśli chodzi o jakąś maksymę, to jest właśnie ta najlepsza chyba myśl, że wtedy, kiedy jesteśmy totalnie słabi, dochodzimy do tego momentu, że nie możemy nic, wtedy zaczyna się najlepsze, bo wtedy zaczyna działać Bóg. Amen. Bóg jest wierny. Nie ma w naszym życiu przypadków, tak jak rozumiem te wszystkie rzeczy, które poprzedzały to wydarzenie z tym tętniakiem. No i też powiedziałeś taką fajną rzecz, jak się przygotowywaliśmy, żebyśmy sobie zapisałem nawet, bądźmy użyteczni w pocieszaniu innych. Tak. To jest chyba bardzo, bardzo, bardzo ważne. Tak, i jeszcze chciałem dodać, że tych doświadczeń, to postaram się krótko, że w dniu, kiedy wychodziłem ze szpitala, okazało się, że 2 godziny wcześniej zmarł mój wujek, brat mojej mamy, a po 3 miesiącach niestety zmarła też moja mama. I to był trudny czas, zwłaszcza ten tydzień po śmierci mamy. Musiałem organizować tam większość rzeczy, to na mnie spoczywała. I siostra ze szwagrem mi też pomagali. Ale ten tydzień był straszny. I słuchajcie, nie wyobrażałem sobie, jak ja będę dalej funkcjonować. I mieliśmy za miesiąc jechać do Cieszyna i pastor nas prosił o usługę, żebyśmy śpiewali. Jak ja słuchałem rozmowę żony, myślę sobie, nie, to chyba się nie uda. Mówię, ja jestem w takim stanie, nie wyjdę przecież do ludzi, co ja im dam? Ale myślę sobie, ale zostawiam, Boże, to Tobie. Słuchajcie, i pojechałem i z żoną żeśmy usługiwali i nawet po tym świadectwie mówiłem, zobaczcie, Bóg mnie podniósł. Ja byłem po prostu tak przygnębiony, tak smutny, ale Bóg mnie podniósł i pocieszył. Bóg jest wierny. Bóg jest wierny, podnosi, pociesza. Amen. Bóg jest Bogiem cudów i przełomów. Z popiołów nadzieja się rodzi, tak u Boga. Jeszcze raz dziękuję Tobie też, Cezary. Dziękuję Wam wszystkim. Bogu.